Szczęgurze, coś wam powiem. W Księdze Rodzaju potomek Kaina mówił: Kain mścił się 7 razy, a ja będę mścił się 77 razy. W takim zestawieniu liczby 7 Pismo Święte mówi o narastaniu grzechu i rozbiciu między ludźmi. Dziś ukazuje sytuację odwrotną, że dzięki Bogu pojednanie między ludźmi nie tylko jest możliwe, ale ma narastać. Oczywiście wzorem do przebaczenia bliźniemu jest przebaczenie, jakie my otrzymujemy od samego Boga. Trudno jest jednak przebaczyć. To nie jest tylko udawanie, że nic się nie stało. To jest konieczny czyn, żebyśmy sami mogli doświadczyć go ze strony Boga. Te 77 to zawsze. Bóg przecież wie, że my nie jesteśmy doskonali i potrzebujemy Jego miłosierdzia. Dlatego Jezus, ucząc nas modlitwy pańskiej, powiedział: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. My działamy według zasady coś za coś. Jeśli ona zostanie zachwiana, to tracimy grunt pod nogami. Zwyczajnie nie lubimy być oszukiwani i manipulowani, gdyż nasza cierpliwość ma swoje granice. Jednak nie tak myśli Bóg. On przebacza w nieskończoność i bez względu na coś. Doskonale wiemy, że przebaczyć raz jest ciężko. 7 to już niemalże heroizm, ale 77? Po ludzku jest to niewykonalne. Dlatego musi być w tym pierwiastek boski, który odwraca nasze myślenie. Pomyślmy, że za każdym razem, gdy przebaczamy, jesteśmy bliżej Boga. Ksiądz Mieczysław Maliński mówi: przebaczyć to nie znaczy zapomnieć, bo zapomnieć się nie da. To znaczy żyć dalej razem, podjąć wspólną drogę, choć już nie na tej samej zasadzie. Chrystus dał nam wzór przebaczenia, gdy modlił się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bóg kocha nas ponad wszystko. Jest miłosiernym Ojcem, Królem, Panem, ale i sprawiedliwym Sędzią. My poprzez swój grzech zaciągnęliśmy olbrzymi dług, a konsekwencją tego jest śmierć. Bóg nie zostawia nas samych, lecz posyłając Syna spłaca za nas dług i czyni nas wolnymi. Wyciągnął nas z lochu grzechu, w którym tkwilibyśmy do końca życia. Po każdym przebaczeniu bliźniemu przychodzi pokój serca, który jest bezcenny. Przypowieść o niewdzięcznym i niemiłosiernym dłużniku poucza nas, że skoro Bóg przebacza, to i my także powinniśmy tak samo postępować. To zło czynione przez człowieka wolno, a nawet trzeba potępiać, ale za człowieka trzeba się modlić, aby Bóg okazał mu miłosierdzie. Tego chciałby każdy z nas, by ludzie nas tak traktowali, kiedy i nam zdarzy się zawinić przeciwko nim. Zatem zamiast pozwalać, by nasz gniew narastał, postarajmy się zawsze przebaczać tak szybko, jak to tylko możliwe. Każda zgoda buduje, niezgoda zaś rujnuje nasze relacje z każdym, kogo Bóg postawił na naszej drodze.